dzisiaj niedziela. Cześć, jest dzisiaj niedziela i idziemy na spotkanie z kreatywnością. Idziemy teraz z Celiną i spotykamy się z dziewczynami, ponieważ jest organizowane takie spotkanie, gdzie będziemy obcować z kreatywnością. Wiele Wam na ten temat nie powiem jeszcze, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, co nas czeka, ale organizuje to młody, bardzo fajny człowiek, który nazywa się Jakub Stadnik. Taki artysta z prawdziwego zdarzenia, wiecie? Więc no, myślę, że to spotkanie będzie bardzo obfite we wrażenia. Nie, nie, nie! Taki komin. Nie, ciebie nie nagrywam. Tak sobie pokazuję, jakimi pięknymi terenami idziemy. Bo my teraz szukamy uniwersyteckimi. Dokładnie, bo spotkanie odbędzie się na terenie uniwersytetu. O, głowę, pokażemy głowę. To jest kilka głów. Jedna głowa, tam jest druga głowa, a tu jest trzecia głowa. A tu mamy, tak mamy, patrz tu fajnie. Też. Dobra. Aleksandro, koncentruj się na szukaniu miejsca docelowego. No i znalezione. Chodziłyśmy, krążyłyśmy tutaj, krążyłyśmy. Aż wystarczyło wpisać Hutton Gallery. Jesteśmy, teraz czekamy na dziewczyny. Może napiszmy do nich, że jesteśmy. Żeby tam do nas w centrum nie czekały, bo one tam mają zbiórkę. No i hej! Widzieliście przed chwilką parę nagrań z dnia wczorajszego i tak jak w poprzednim vlogu Wam powiedziałam, zobaczycie mnie w tym samym kadrze, w tym samym parku, ale na inny temat i w osobnym filmie. No więc, widzieliście, że byliśmy, ja z dziewczynami byłam na wystawie. To była wystawa mówiąca o kreatywności, o pytaniach i odpowiedziach dotyczących kreatywności. Zobaczyliśmy się, znaczy galeria, ta wystawa i spotkanie było zorganizowane w Hutton Gallery w Departamencie Sztuki w Newcastle. Kuba, Jakub Stadnik, który zorganizował tę wystawę, był osobą i prowadzącą, i osobą poszukującą odpowiedzi na różne pytania dotyczące kreatywności. No i jak to wyglądało? Kiedy przyjechałyśmy, dotarłyśmy z Celiną, znalazłyśmy to miejsce, zaraz przyszła Kasia, Kasia też artystka, która sztuką żyje na co dzień. No i poczekałyśmy i zaraz przyszedł Jakub. Przywitaliśmy się, wprowadził nas do tej galerii i miałyśmy okazję pomóc mu przynieść krzesła i głośnik, które to krzesła i głośnik były w pracowni. Zaprowadził nas tam. Słuchajcie, jak my zobaczyłyśmy, bo tam było kilka pracowni, to było tak jakby bardziej w podpiwniczeniu i tam było kilka pracowni, gdzie studenci tego wydziału pracują nad swoimi pracami, nad swoimi projektami i miałyśmy okazję zobaczyć te wszystkie fantastyczne projekty, skończone, nieskończone, gdzieś tam rozrzucone w różnych miejscach. Nawet była taka, słuchajcie, taka ogromna mucha. Ktoś pracuje nad ogromną muchą. O, jak pięknie ptaszki ćwierkają. Przy okazji tam chyba ścinają drzewa gdzieś w parku, więc możecie słyszeć maszyny. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza w odbiorze mojej treści i że mnie dobrze słyszycie.
No ale no nie mam na to wpływu. Mogłabym teraz iść i szukać jakiegoś innego miejsca, ale po co, jak tu jest ładnie. Wracając do wczorajszego wydarzenia. Przynieśliśmy te krzesła. Jakub się przygotowywał, załączył muzykę w tle, załączył odpowiednie oświetlenie padające na wystawę i były tam takie ścianki postawione i na tych ściankach były poprzyklejane takie karteczki w różnych kształtach z pytaniami dotyczącymi kreatywności. To znaczy, kiedy czujesz się kreatywny, kiedy tą kreatywność wyzwalasz, czy zdarzyło ci się kiedyś swoją kreatywność wykorzystać do niecnych celów, co hamuje twoją kreatywność, co ją rozwija. Bardzo, bardzo dużo pytań i my mieliśmy pisaczki i sobie tymi pisaczkami udzielaliśmy odpowiedzi. I ta wystawa trwała parę dni, ona już chyba dzisiaj czy we wtorek będzie likwidowana. No nie likwidowana, bo ona będzie jeszcze później służyć dalszym celom, ale będzie ona zdjęta z tamtego miejsca i wszystkie te odpowiedzi będą wykorzystane później. I właśnie po to ta wystawa była organizowana, jako taki research, jako okazja do porozmawiania o tym. No i kiedy już dziewczyny wszystkie dotarły, to zaczęliśmy. Usiedliśmy do stołu, przedstawiliśmy się i Jakub zadawał nam pytania, na które kolejno odpowiadaliśmy. Padło tyle ciekawych spostrzeżeń, padło tyle różnych słów, każdy odpowiadał inaczej na to samo pytanie, rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja. Później przeszliśmy znowu do tej ścianki i dalej udzielaliśmy tych odpowiedzi na te pytania na tych ściankach. I w międzyczasie rozmawialiśmy między sobą także na różne tematy, które były z zakresu sztuki, z zakresu kreatywności, ale też i z zakresu takiej ludzkiej psychiki. To było bardzo fascynujące, bardzo fajne doświadczenie. Było bardzo miło. I o, właśnie, Jakub poczęstował nas brownie. To fifi, także nawet był miły mały poczęstunek. A później Jakub zaprowadził nas wszystkich właśnie oprowadzić po tej galerii i też pokazał tą pracownię. I tak nieśmiale zapytałam Jakuba, czy mogę zrobić zdjęcie albo nawet nagrać kawałeczek. I powiedział, że tak. Mało tego, ja dzisiaj do Jakuba odezwałam się na Facebooku, zapytałam, czy mogę wam pokazać troszkę, uchylić rąbka tajemnicy, bo to jest miejsce tak bardziej prywatne. Tam nie ma każdy wstępu. On nas tam zaprowadził z racji tego, że jest studentem i teoretycznie może mieć odwiedzających, ale jest to miejsce, gdzie tak sobie po prostu nie wejdziesz. No i bardzo, bardzo Jakub, dziękuję ci za zorganizowanie tego spotkania wczoraj i za to, że pozwoliłeś mi pokazać choćby małą część tego magicznego miejsca. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda, choćby ten kawałeczek. No i być może zobaczycie też zdjęcia, ponieważ Jakub napisał mi, że podeśle mi zdjęcia. Dlatego bardzo proszę, raczcie się tym pięknem. Są zamknięte. Dwa razy w roku są open studios, więc wtedy każdy może wejść. Mhm. Ale jako osoba tu studiująca, teoretycznie mogę mieć odwiedzających, więc wam robię takie prywatne... Dziękujemy. No ja też już... A to chyba jakieś groby przeszukali. Ale to chyba zwierzę... Nie, na pewno zwierzę. Mam nadzieję, że się... No to tutaj akurat ma jest przestrzeń. Te kable... To była akurat taka kurtyna w jednej z moich wystaw, ale ogólnie mam ogromnie więcej tych kabli. Myślę, żeby na przykład
coś z nich zbudować, albo żeby je przeplatać. Mhm. W jednej z moich wystaw te kable nawiązywały do neuronów w naszym umyśle. Na nagraniu z pracowni zobaczycie także takie specyficzne buteleczki. O te. I z tymi butelkami wiąże się pewna bardzo ciekawa, inspirująca historia, którą Jakub nam opowiedział. Mianowicie miał takie spotkanie, gdzie było parę osób i każda z tych osób miała swoją butelkę ze swoją własną cieczą w środku. Ktoś miał na przykład koloru niebieskiego, ktoś miał jakiś ocet, ktoś miał olej, ktoś miał koloru różowego, ktoś miał koloru żółtego. I założenie było takie, aby każdy, kto rozmawia z drugą osobą, aby te osoby wymieniły się, dolały troszeczkę swojego płynu z butelki. I tak rozmawiali z różnymi osobami i mieszali się tymi substancjami, dolewali sobie po kolei. I na sam koniec okazało się, że każdy w swojej butelce ma zupełnie coś innego. Na koniec każdy miał coś innego. Komuś wyszło bardziej niebieskie, komuś bardziej oleiste, tu był inny zapach. I to miało pokazać to, jaki wpływ mają na nas spotkania z innymi ludźmi. Bo każdy napotkany człowiek, każde wydarzenie tak naprawdę wiąże się z tym, że coś wnosi do naszego życia i do życia innych. To miało właśnie zobrazować to, jak wygląda mieszanie się różnych sytuacji. No było to coś fantastycznego, wspaniałego, no niesamowita historia. O, znowu mamy wiewiórkę. Jest wiewióreczka. I bardzo z Wami się chciałam podzielić tą historią, abyście zwrócili uwagę w swoim życiu na to, jak konkretne wydarzenia i konkretne spotkania z ludźmi wpływają na wszystko wokół. Jeszcze jedno, bardzo ważne, bo oczywiście to, że ja teraz wspominam o Jakubie, to nie zapomnę umieścić informacji, to znaczy będziecie mieli podany link do jego strony, do Facebooka, gdzie go możecie znaleźć, zobaczyć, nad czym obecnie pracuje, nad czym już pracował wcześniej. Zapoznajcie się z tymi materiałami, bo to jest naprawdę bardzo fajny, młody, utalentowany człowiek, bardzo wrażliwy. No. I jak tylko macie okazję, otaczajcie się takimi ludźmi, spotykajcie, wychodźcie z domu i korzystajcie z takich wydarzeń, bo one są bardzo inspirujące i mogą wiele nauczyć, na pewno też wiele zmienić, mogą zmienić spojrzenie na pewne sprawy. Naprawdę szukajcie inspiracji w swoim życiu, karmcie się nią i wykorzystujcie tę inspirację. Dobrze, teraz już na poważnie żegnam się i widzimy się w kolejnym filmie.